bym musiał sprawdzić pewną kwestię tutaj proceduralną, ale już wszystko się wyjaśniło dobrze, także możemy kontynuować. Proszę bardzo, panowie usiądą. Staje świadek Bogdan Królikowski. Ma świadek dowód osobisty? Tak. Bardzo proszę tutaj panu podać. Lat ile ma świadek? No, rocznikiem 40. Lat 40, zamieszkuje w miejscowości? Ostróda. Z zawodu jest policjantem, w stosunku do obwinionych obcy, niekarany. Tak, pouczam świadka obowiązku mówienia, jak również odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Proszę bardzo, pan wie, czego dotyczy sprawa, tak? Tak jest. Proszę powiedzieć, co świadek pamięta z tego zdarzenia. Przepraszam, Wysoki Sądzie, jestem chory, trochę będę kaszła. Co pamiętam ze zdarzenia? Dzień jak co dzień w pracy wspólnie z naczelnikiem Wydziału Prewencji Jarosławem Mańką. Wspólnie z naczelnikiem Wydziału Prewencji Jarosławem Mańką. Oraz innymi policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Pojechaliśmy pod sąd, można powiedzieć, w okolice sądu rejonowego w Ostródzie. Tak. Gdzie miało mieć miejsce jakieś zgromadzenie? Wtedy jeszcze chyba nie wiedzieliśmy nawet, czego dotyczy. Nie pamiętam po prostu. Mhm. No i wjechaliśmy do miejsca. Okazało się, że pod sądem faktycznie jest jakaś demonstracja. Okazało się, że pod sądem jest jakaś demonstracja. Ja wspólnie z naczelnikiem udaliśmy się do szefa prokuratury chyba wtedy, szliśmy do biura. Prokuratury w Ostródzie? W Ostródzie, tak. Mhm. No i zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, co to jest za zgromadzenie i tak dalej. Pamiętam, że szef prokuratury zadzwonił do burmistrza chyba albo do urzędu miasta. Nie pamiętam, czy osobiście z burmistrzem, czy z jakimś urzędem miasta rozmawiał na temat tego, czy demonstracja ta została zgłoszona w ogóle w urzędzie miasta. No i nie wiem, czy uzyskał odpowiedź od razu, czy później po konsultacjach telefonicznych. Nie wiem, że rozmawiał po prostu z kimś urzędu. W spotkaniu uczestniczył też wiceprezes sądu rejonowego w Ostródzie. Nie wiem, czy od początku, czy przyszedł też taki szczegół, Wysoki Sądzie, nie pamiętam. Dobrze. Uczestniczył również wiceprezes sądu rejonowego w Ostródzie. Pamiętam, że było właśnie po krótkim czasie. Okazało się, że nie wiem, czy ktoś z tego urzędu miasta odzwonił, czy były wykonywane kolejne telefony. Okazało się, że pan burmistrz stwierdził, że nic nie wie o tym, żeby ta demonstracja była zgłoszona w jakikolwiek sposób do Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Następnie wyszliśmy przed budynek, gdzie dalej trwała ta demonstracja. Z nami zszedł chyba właśnie, nie wiem, czy też od razu, czy później doszedł wiceprezes sądu, bo on tam był przez jakiś czas z nami przed tym budynkiem. No i zaczęliśmy rozmawiać z uczestnikami. Tej demonstracji. Nie pamiętam już z kim konkretnie, jak długo i o czym. Generalnie ciężko było porozmawiać z jedną osobą. Była grupa osób, która włączała się do rozmowy. Także z tego co pamiętam, był taki troszeczkę rozgardiasz. Włączała się do rozmowy, panował pewien rozgardiasz. Ale z tego co wiem, to udało nam się chyba właśnie osobę odpowiedzialną w końcu ustalić, która była organizatorem tego, tak?
No i będę mówił w Wysokim Sądzie to, co pamiętam. Oczywiście, teraz, niczego więcej sądu tak, tak, tylko że tak próbuję sobie przywołać w myślach to wszystko, jak to się działo. Wiem, że właśnie jeden z organizatorów, czy organizator powiedział nam, czy okazał takie zgłoszenie, czy mówił o tym zgłoszeniu, czy pokazał, że został powiadomiony Urząd Miasta mailem chyba, czy w jakiś sposób formą elektroniczną. I oświadczył, że nie osobiście nikt nie zgłaszał, tylko że właśnie maile. To pamiętam, że w ten sposób był urząd powiadomiony. Tak. W tych rozmowach cały czas uczestniczył wiceprezes sądu też, któremu zależało głównie na tym, żeby był spokój pod tym budynkiem, bo głównym zarzutem do demonstrujących zarówno naszym, jak i sąd było głównie to, że było za głośno. Z tego co wiem, jedna z rozpraw została przerwana, ale to tylko ja nie wiem tego, tylko tak słyszałem, że było bardzo głośno i prosiliśmy wszyscy głównie, z tego co pamiętam, o zachowanie spokoju, czy o przyciszenie tych odgłosów, które wydobywały się z urządzeń i różnego typu i tak dalej. Pamiętam też, że w końcu wylegitymowane zostały osoby przez policjantów, chyba wszystkie, no też tego nie wiem, czy wszystkie. Wiem, że policjanci legitymowali osoby uczestniczące. Policjanci legitymowali, czy uczestniczące w zgromadzeniu. Tak. Po jakimś czasie samoistnie rozwiązało się, że tak powiem, to zgromadzenie, czy nie wiem, nie, z tego co pamiętam, to było po prostu w jakichś ramach czasowych. Ten pan pokazywał tam, nie wiem, w jakich godzinach. Przyszła ta godzina, czy ten zostało przerwane i tyle. Uczestnicy zwinęli transparenty i cały sprzęt. My również wróciliśmy dokumenty. Wiceprezes sądu w Ostródzie, to czego właściwie domagał się od panów, czy jakoś... Nie pamiętam, czy on... Wiem, że główny zarzut do jego, do demonstrujących był to, że było za głośno też właśnie, że po prostu uniemożliwiają, czy może utrudniają, a wręcz uniemożliwiają pracę pracownikom sądu, w tym też prowadzenie rozpraw. Taki był zarzut do demonstrujących. Wiem, że pan prezes mówił, że jemu ta nie przeszkadza jak najbardziej ta demonstracja. Nie zabrania jej, czy w jakiś sposób, tylko chodziło, mówię, że żeby było ciszej. Z tego, co ja pamiętam. Ale jak to się odbywało, w jakiej kolejności, to Wysoki Sądzie tego nie powiem. Dobrze. Bardzo proszę, jeżeli panowie obwinieni jakieś pytania, to proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pana, ja teraz też pana kojarzę. To jest pan tym, którego atakowała OSA w czasie rozmowy. Bo tak, a być może to ja też tak, pamiętam. Tak, zupełnie inaczej wygląda człowiek w mundurze. I teraz kojarzę, bo wiem, o co mogę pana zapytać, czego byłem świadkiem. Proszę pana, stwierdził pan przed chwilą, że głównym zarzutem, które wysuwał wobec demonstrantów sędzia Borowy, było nie to, że ta demonstracja jest legalna czy też nielegalna, tylko że po prostu przeszkadzamy i zakłócamy pracę sądu, tak? Z tego co pamiętam, w Wysokim Sądzie tak było, aczkolwiek mogę nie pamiętać wszystkiego. No i tyle. Proszę świadka, kolejne pytanie. Czy z chwilą... Jeszcze raz powtórzę, że głównym zarzutem było to, że było za głośno. Czy z chwilą, kiedy był pan w towarzystwie pana przełożonego, czyli podinspektora Jarosława Mędro i prezesa sądu rejonowego, który wydał, ja nawet będę to nazywał tak, jak ja to odbierałem, wydał polecenie pana przełożonemu, panu Mańko, do trzykrotnego wezwania nas do rozejścia, czy pan ten fakt potwierdza? Nie pamiętam, Wysoki Sądzie, coś takiego było, być może było, ale to ja nie pamiętam. Pamiętam, że głównym zarzutem było to. Sytuacja wyglądała bardzo dynamicznie.
nie sposób było tego ogarnąć tak, tak łatwo, dlatego że demonstrujących było kilkunastu, z tego co pamiętam, no też nie chcę tu wchodzić w jakieś, nie wiem, czy 10, czy 12, czy 8, było więcej niż nas i po prostu my byliśmy we dwóch, byliśmy otoczeni przez demonstrujących, próbowaliśmy prowadzić rozmowę, był pan wiceprezes, każdy miał coś do powiedzenia. Nie pamiętam tego, czy takie coś miało miejsce, mówiąc szybko. Proszę świadka, świadek przed momentem zeznał, że głównym zarzutem było to, że było głośno, a nie, że nielegalnie. Czy to świadek potwierdza? Ja mówiłem, że głównym zarzutem prezesa było to, że tak, było prezesa, głośno. Tak. Już powtórzę, to trzeci raz powtarzam, dobrze, że z tego dobrze, co pamiętam, to jest tak było. To jest bardzo istotne. Ja to rozumiem, ale ja... Proszę mi jeszcze w takim razie odpowiedzieć, bo świadek zeznał, że konsultowaliście, nazwijmy to, ten przypadek z panem prezesem prokuratury rejonowej. I mówił pan, że nie ma pan wiedzy na to, jak ta rozmowa telefoniczna z przedstawicielem Urzędu Miasta się zakończyła. Wspomniał pan wszakże jedynie, że burmistrz powiedział, że on nic nie wie o tym zgromadzeniu, tak? Tak, dlatego... I stąd moje pytanie. Czy prowadząc postępowanie przeciwko nam, bo to pan był wnioskodawcą, tak? Nie. Nie, to nie ten, nie pan? Nie. Pan się nazywa pan dr Królikowski, aha, tam pana nie ma podpisu. To nic, to wycofuję to pytanie. Mhm. Natomiast proszę wysokiego sobie, z okazji, że już stało, chciałbym złożyć oświadczenie dotyczących zeznań pana Jarosława Mańka. A czy ja mogę już świadka wspomnieć? Tak, tak? Dobrze, dziękuję, świadek jest wolny. Dziękuję bardzo. Chciałbym, żeby zostały wprowadzone do protokołu, tak, bo mogła być bardzo istotna rzecz pominięta, dobrze, że pan Jarosław Mańko, który przewodnik, znaczy, który dowodził siłami policyjnymi, stwierdził na pytanie odnośnie legalności czy też nielegalności tego zgromadzenia, a na pewno czasotrwania jego. Aha, dobrze, chwileczkę pan poczeka. Dobrze, dobrze, bo to ja wiem. Dobrze, bo coś się tutaj... Dobrze. Musimy zamknąć na chwilę dokument i to się zaczęły nie takie wstawiać. Wolimy, żeby nas nie lubiła aparatura, a wolimy przychylność obsługujących tą aparaturę, w związku z czym... Pan Jarosław Mańka, dowodzący siłami policyjnymi. W zeznaniach dotyczących czasu okresu trwania naszego zgromadzenia. Dotyczących czasu okresu trwania naszego zgromadzenia. Użył stwierdzenia. W cudzysłowie. Była zgoda do godziny 13. Później oczywiście poprawił w różny sposób, ale ja bym chciał, żeby to zostało zapisane, bo to jest bardzo istotnym fragmentem, gdyż potwierdza to, o czym mówiliśmy, że zarówno sędzia Borowy, jak i pan podinspektor w czasie, nazwijmy to tak jak ja mówiłem, tych negocjacji między nami, powiedział, że oni wyrażają zgodę, aczkolwiek nie mieli do tego prawa, ale możemy tam być, możemy demonstrować, natomiast musimy zachować pewne kryteria, które oni nam... Wyrażali zgodę, abyśmy tam przebywali. Pod warunkiem, że będziemy to robili w sposób przez nich ustalony. Że będziemy to robili w sposób przez nich ustalony. Proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja przyniosłem oświadczenie. Chciałem też zaprotokołować jedno zdanie z wypowiedzi pana dowódcy akcji policyjnej, pana Mańki. Tak. Tam padło dosłowne stwierdzenie, policja działa na polecenie sędziego. I pan Mańko stwierdził, że było jedno zapytanie do burmistrza i potem burmistrz obiecał, że sprawdzi i odzwoni
i więcej burmistrz się nie kontaktował z dowódcą, dowódcą akcji policyjnych. Nie padło polecenie burmistrza, nie było oświadczenia burmistrza, że należy protest. Czyli więcej pan burmistrz się nie kontaktował, tak? Więcej pan burmistrz się nie kontaktował? Z policjantem. Pan Mańko mówił. Mhm, tak. Dobrze. I nie, że konkretnie nie było ze strony burmistrza polecenia odnośnie zaprzestania czy zakończenia pikiety pod sądem. Ale tam już też nie, no nie było decyzji burmistrza. Nie było decyzji burmistrza. Dobrze, dziękuję. Poprosimy świadka Wojciecha Lempka. Świadek Wojciech Lempek. Proszę bardzo, świadek podejdzie. Masz świadek dowód osobisty? Tak. Bardzo proszę tutaj pani sekretarz, żeby podać. A, jeszcze ten Szkwalski, no tak. Opuściliśmy go. Lat ile ma świadek? 42. Lat 42. Zamieszkuje w jakiej miejscowości? Miłomłyn. Świadek jest policjantem, tak? Tak. Chłopcy niekarany, tak? W stosunku do obwinionych, chłopcy niekarany. Pouczam świadka o obowiązku mówienia prawdy, jak również o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Proszę bardzo, świadek wie, czego dotyczy sprawa, prawda? To proszę powiedzieć, co świadek sobie przypomina z tego zdarzenia. W tym dniu pełniłem służbę w patrolu. Zostałem zeznany w okolicy sądu. W tamtym dniu pełniłem służbę w patrolu. Zostałem wezwany w okolice sądu. Zajechałem. Była manifestacja jakaś. Było głośno, były transparenty. Jakaś manifestacja. Było głośno, były jakieś transparenty. Większość czynności to wykonali tu przełożeni, którzy dyskutowali, ustalali jakieś tam fakty. Ja tylko w pewnym momencie wylegitymowałem.